Redakcja portalu o historii EU zaprasza na kolejną relację wideo i podcast ze spotkania online. Tym razem jest to rozmowa na kanwie książki profesora Adama Leszczyńskiego Ludowa historia Polski, historia wyzysku i oporu, mitologia panowania, wydanej w roku 2020 nakładem wydawnictwa WAB. Spotkanie nosi tytuł Ludowa historia Polski w perspektywie teoretyczno-metodologicznej. Historia ludowa stanowi niezwykle interesujący, cieszący się coraz większą popularnością trend w badaniach przeszłości. Zwraca uwagę na wykluczonych, słabszych, pomijanych, prześladowanych. Koncentruje się na ujawnianiu wyzysku uciśnionych oraz ukazywaniu ich oporu wobec wyzyskujących elit. Przyglądając się historii ludowej z perspektywy metodologicznej, nie jest trudno zauważyć, że jako trend badawczy wydaje się podążać tropem, który Michel Foucault określił mianem przeciwhistorii. Przypomnijmy. Francuski filozof i historyk cytuje przeciwhistorię w ramach dyskursu wojny ras. Nie pojmuje jednak rasy w sensie biologicznym. Rasy według Foucault to grupy ludzi, które często nie mają tego samego pochodzenia. Nie mówią tym samym językiem, nie wyznają tej samej religii, ale żyją na tym samym obszarze, tworzą jedność polityczną w wyniku przemocy, podboju jednej grupy przez inną. Przeciwhistoria wskazuje, że wielcy i mali, silni i słabi mają dwie różne, inne historie, w których to, co dla jednych jest zwycięstwem, dla innych jest klęską. Triumf jednych dla drugich oznacza poddaństwo i wyzysk. Przeciwhistoria jawi się zatem jako historia zerwania, historia tych, których historia zwycięzców pozbawiła głosu. Przeciwhistoria koncentruje się na dziejach niewoli, wygnania, klęsk, prześladowań, w nadziei na przywrócenie im właściwego miejsca w historii oraz oddania sprawiedliwości przeszłości wykluczonych. Na jakich przesłankach i założeniach teoretyczno-metodologicznych oparł swoją refleksję Adam Leszczyński? Z autorem Ludowej Historii Polski rozmawiają dr habilitowana Ewa Solska i dr habilitowany Piotr Witek z Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz portalu O Historię EU. Spotkanie odbyło się 23 kwietnia 2021 roku o godzinie 17 na platformie Zoom. Relacja wideo i podcast są dostępne na portalu O Historii EU oraz na naszych profilach społecznościowych Facebook, Twitter, cda.pl, a także na kanale YouTube. Zachęcamy Państwa do odwiedzania naszego portalu www.ohistorie.eu i lektury zamieszczonych na nim artykułów, wywiadów, opinii i recenzji. Zachęcamy także Państwa do oglądania i słuchania relacji wideo oraz podcastów zorganizowanych przez portal naukowych debat, rozmów i dyskusji. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube oraz polubienia naszych profilów na Facebooku i Twitterze. Realizacja wideo i podcastu dr habilitowany Piotr Witek. Dzień dobry, witamy Państwa na kolejnym z cyklu spotkań organizowanych w ramach otwartych seminariów i debat na portalu O Historię EU. Te spotkania odbywają się pod patronatem Towarzystwa Historiograficznego i Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN w Lublinie. Poprowadzimy dzisiaj wspólnie z Piotrem Witkiem, kolegą, profesorem z Instytutu Historii UMC. Współpracujemy razem, jesteśmy razem w jednej katedrze i współredagujemy portal O Historię. Naszym gościem jest w końcu wreszcie Adam Leszczyński i porozmawiamy też w końcu wreszcie, chociaż to nie jest do końca jasne właściwie o czym, ale w każdym razie kanwą naszego spotkania, naszej rozmowy jest jego opus magnum z 2020 roku, Ludowa historia Polski, historia wyzysku i oporu, mitologia panowania.
Adama Leszczyńskiego specjalnie przedstawiać nie trzeba, ale dla porządku przypomnę oczywiście. Jest profesorem SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego. Jest historykiem, również dziennikarzem, publicystą, członkiem zespołu krytyki politycznej, współzałożycielem i dziennikarzem OKO.press. Był również dziennikarzem Gazety Wyborczej, gdzie dla ciekawostki, jako ciekawostkę podam, że redagował na początek dodatek komputer w dziale nauki, później redagował dział opinii. Pisze artykuły różne, naukowe, historyczne, socjologiczne, reportaże. Tak jak się zdążyłam zorientować, między innymi z Ameryki Południowej, Afryki Wschodniej. W pewnym momencie też recenzował gry komputerowe. Państwo pewnie śledzicie jego publicystykę z OKO.press. Pisze o polityce i historii, o polityce historycznej w szczególności. Chciałabym jeszcze rozszerzyć to przedstawienie o jego pracę z ostatnich dwóch dekad. Z jednego powodu. Oczywiście będziemy rozmawiać o ludowej historii Polski, natomiast zdajemy sobie sprawę, że to dzieło nie powstało w próżni i wiele tropów, śladów, znaków prowadzi nas w stronę jego poprzednich dzieł, tak jak powiedziałam, przynajmniej z ostatnich dwóch dekad. A więc krótko, zacznijmy od spraw do załatwienia. To książka, która powstała na kanwie jego pracy magisterskiej, wydana w 2000 roku i uhonorowana nagrodą pierwszego stopnia imienia Jana Józefa Lipskiego. Ukazała się w serii Kraina PRL. Praca magisterska wykonana pod opieką czy na seminarium profesora Marcina Kuli jest opracowaniem listów czytelników po prostu z lat odwilży, z lat 1955-57. Składa się z dwóch części, co ważne, co istotne, w której w pierwszej części autor rekonstruuje pewien obraz ówczesnych elit, szeroko pojętej władzy, onych, tak? A w drugiej części obraz nadawców, nas. Kolejne książki, kolejne opracowania między latami 2003-2014 spotkamy tutaj reportaże z Afryki. Naznaczenie Afryka Yates z 2003 roku. Dziękujemy za palenie. Dlaczego Afryka nie może sobie poradzić z przemocą, głodem, wyzyskiem i AIDS z 2012 roku oraz Zbawcy mórz z 2014 roku. W międzyczasie ukazały się także ważne w odniesieniu do polskiej historii prace Anatomia protestu, strajki robotnicze w Olsztynie, Sosnowcu i Żyrardowie, sierpień, listopad 1981 w 2006 roku oraz ważna książka, ponieważ o ile się nie mylę, też stała się podstawą habilitacji profesora Leszczyńskiego, Skok w nowoczesność, polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943-1980, jeżeli można ująć to w jednym zdaniu. Jest to praca poświęcona rozwojowi, a właściwie dzianiu się kapitalizmu peryferyjnego w drugiej połowie XX wieku. Kolejna praca ważna i ciekawa, no pokazująca też szerokość zainteresowań i w ogóle tutaj zasięg tematyki badawczej oraz metodologicznej profesora Leszczyńskiego, to Eksperymenty na biednych, polityczny, moralny i ekonomiczny spór o to, jak pomagać skutecznie. Książka ukazała się w 2016 roku, jest historią idei. W zasadzie poświęcona jest dyskursowi czy sporowi, debacie o między politykami, między ekonomistami, badaczami dotyczącej formą pomocy krajom mniej rozwiniętym, ze strony oczywiście krajów wysoko rozwiniętych. Cztery lata temu już właściwie ukazała się też głośna książka, którą śmiało możemy nazwać tym stendalowskim lustrem na gościńcu, prawda, którym się przeglądamy i to bardzo przenikliwie i wnikliwie. No dno po prostu jest Polska. Dlaczego Polacy tak bardzo nie lubią swojego kraju i innych Polaków? Przypominam 2017 rok. Wreszcie 2020, historia wyzysku i oporu, mitologia panowania, czyli ludowa historia Polski. O niej będziemy dzisiaj rozmawiać. Za chwilę przechodzimy do części właściwej, tylko jeszcze dwa słowa organizacyjne. Lekka zmiana, proszę Państwa, pytania od słuchaczy
postaramy się przedstawiać na bieżąco, więc nie zostawiamy ich na koniec. Nad stroną techniczną i tutaj komunikacją czuwa profesor Piotr Witek, współmoderator tego spotkania. Zaczynamy więc i zaczniemy nietypowo, ponieważ pierwsze pytanie będzie skierowane do ciebie, Piotrze, no i do mnie. Powiedz albo powiedzmy, dlaczego właściwie chcieliśmy się spotkać z Adamem Leszczyńskim dzisiaj? To właściwie miało zabrzmieć porankowsku, czyli powaga, wzniosłość i tak dalej. Proszę, pierwsza odpowiedź. Mam kłopot, bo tego pytania nie było w scenariuszu. Także będę improwizował w takim razie w tym momencie. No, tej odpowiedzi nie uważam za odpowiedź, także zapraszam do improwizacji. Okej. No dobrze, znaczy powiem tak. Znaczy odpowiedź na to pytanie z mojej strony będzie oczywista, tak? To znaczy Adam Leszczyński, profesor Adam Leszczyński jest człowiekiem po pierwsze poszukującym i reflektującym, tak? I z tego powodu rozmowa z nim jest interesująca i zakładam, że będzie interesująca. Zresztą jak słuchałem innych rozmów, to tak było, prawda? Za każdym razem. I stąd wydaje mi się, że to jest oczywiste, że chcieliśmy z nim rozmawiać. Tak? Jest, tak jak mówię, jest historykiem poszukującym, reflektującym o wysokiej kulturze metodologicznej. Znaczy powiem tak, z takiego mojego egoistycznego punktu widzenia, znaczy ja lubię rozmawiać z historykami reflektującymi i z historykami o wysokiej kulturze metodologicznej, także chociażby z tego powodu cieszę się, że mamy okazję spotkać się z Adamem Leszczyńskim. Mhm. Ja mam również odpowiedź, która jednocześnie będą też pytaniami do profesora i myślę, że część z nich uda się poruszyć. Po pierwsze, no idąc oczywiście z prądem, ale powiedzmy meandrami, chciałam porozmawiać o ludowej historii Polski, ale w odniesieniu do takich trzech kwestii. Po pierwsze, no, czy to jest dyskurs oczekiwany w polskiej historiografii? Jeżeli tak, to dlaczego? No tu wchodzą bardziej szczegółowe pytania, które padały także z ust innych krytyków, między innymi innych historyków albo innych badaczy tej przeszłości z tego punktu widzenia. Po co Polakom taka historia? To pytanie już suponuje pewien potencjał rewizjonistyczny ludowej historii Polski. Chciałam zapytać, czy było to intencyjne, choć no, wiele wskazuje, między innymi końcowy esej o metodzie wskazuje na to, a więc wchodzimy tu na szlak, który wytyczyli między innymi Sowa, Leder, prawda? Ale pytanie, co rewiduje właściwie? Co ta książka właściwie rewiduje? Oczywiście mamy tutaj wątki, tak? Mamy tutaj tropy, zwrot ludowy tak zwany. Możemy szukać dalej, tak zwany dyskurs decolonizing history, szerzej pojęty. Ale mamy też pytanie takie, dlaczego te powrotne historie warstw ludowych są stale poza mainstreamem? I czy to naprawdę jest niedobrze? Czy powinny znaleźć się w mainstreamie według profesora? To są takie wątki, oczywiście jedne z kilku, które chciałabym poruszyć w odniesieniu do tego pytania, no, czy jest to dyskurs rzeczywiście oczekiwany. Mam oczywiście pytanie też do kwestii syntezy. Czy jest to synteza? Jeżeli tak, to jaka? Jeżeli jaka, to na ile inna? Bo chętnie widziałabym w tym syntezę w kontrze do no, tego przyczynkarstwa ostatnich dwóch dekad z całą pewnością. I widziałabym tu też konteksty inspiracji właśnie do stworzenia syntezy dotyczącej historii ludowej. To nie tylko to, że fakt, że jest to trend globalny, można było wymieniać tytuły ostatnich 20 lat globalnego zwrotu, tak moglibyśmy powiedzieć, ludowego. Ale poza no, kontekstem Fernanda Braudela między innymi, oczywiście Howarda Zina, Michela Foucault, tu myślę, no, niekoniecznie nadzorować i karać, ale przede wszystkim o historii seksualności, ponieważ tam mamy między innymi coś takiego jak dyskurs represji. Ważna książka, myślę, że ważna dla Adama Leszczyńskiego w odniesieniu do ludowej historii Polski, Jamesa C. Scotta, Against the Grain. Polecam zresztą Państwu, pokazuję tutaj.
książka z 2017 roku. Jest to historia głęboka, właściwie mechanizmów powstawania państw, wczesnych państw, czy wczesnych form państwowości w ogóle. Przede wszystkim skupia się Scott na Bliskim Wschodzie, czy na Środkowym Wschodzie również, ale aspekty metodologiczne są no, jak najbardziej w kontekście ludowej historii Polski Leszczyńskiego tutaj adekwatne. I jeszcze wątek teorii, rola teorii w badaniach historycznych. Wydaje się, że Adam Leszczyński jest bardzo rozteoretyzowany. Można tak stwierdzić, masz rację Piotrze, co jest ewidentne ze względu na ostatni rozdział, czyli esej o metodzie, prawda? No a w związku z tym trzeba będzie się zapytać i o to się będziemy pytać na różne sposoby, jak się pisze i rozumie ludową historię Polski, prawda? Tropy metodologiczne, epistemologiczne, aksjologiczne, ontologiczne, oczywiście operacjonalizacja przedmiotu badań, w jaki sposób to zostało dokonane, jakie drogi prowadziły do tego przez lata badań, prawda? Przez lata także działalności dziennikarskiej, publicystycznej, bo to nie jest obojętne, także patrząc na narrację, język, jaki używa profesor w tym dziele, także sposób wynajdywania źródeł, ja bym powiedziała, jego refleksji metodologicznej. Dodam do tego wrażliwość lewicową także, która już prowadzi nas na trop humanistki zaangażowanej i tego, że nie obawia się Adam Leszczyński traktować swojego dzieła jako projektu politycznego, co z humanistką zaangażowaną zdecydowanie się wiąże. No wreszcie w kontekście tego, jak się pisze i rozumie ludową historię Polski, ja w szczególności chciałam się zapytać o to, czy ta osnowa mechanizmów długiego trwania i ciągłości, chodzi tu przede wszystkim o mechanizm panowania, wyzysku, form oporu, ale też postępu emancypacji, mechanizmu emancypacji, że to jest jedyna możliwa, bo z eseju by tak wynikało, zwłaszcza z ostatniej części, ludowa historia Polski jako projekt. Relacja władza i podporządkowanie jest konieczna w tego typu projekcie. Czy rzeczywiście, czy jest konieczna i niezbędna? O to bym chciała się zapytać. Jeszcze takie pytanie też chciałabym zadać, myślę, że Piotrze zgodziłbyś się, no, jak w kontekście ludowej historii Polski przechytrzyć tego szatana indukcji, o którym mówił profesor Jedlicki, prawda? No, książka wskazywałaby tutaj, rzecz jasna, po pierwsze interdyscyplinarność, transgresyjność tematyczna, no, pewien rewizjonizm w odniesieniu chociażby do innej periodyzacji i tak dalej, ale w każdym razie przekroczyć ten no, sznyt kronikarski, przyczynkarski przede wszystkim. Ale to nie wszystko, to jest tylko powierzchnia, tak bym powiedziała, tego problemu. No wreszcie esej o metodzie, tak? Czyli jak trzeba napisać ludową historię Polski, cytuję. No przyznam Adamie, to brzmi dość dydaktycznie, żeby nie powiedzieć apodyktycznie, tak? Ale myślę, że to wyjaśnisz, tę drugą, ten fragment, tak? Jak trzeba napisać ludową historię Polski. Słuchając spotkań z tobą, no, najczęstszą reakcją na ten esej była taka krytyka, że to najsłabsza część jest, tak? Ja nie będę w ten sposób twierdzić, natomiast powiem tak, że w 90%, to magiczne 90% tutaj chciałam koniecznie użyć, no, ten esej jest takim przybliżeniem, streszczeniem, przypomnieniem, czy twoim widzeniem, twoją interpretacją dyskursu metahistorycznego, który odbył się w Polsce mniej więcej dwie dekady temu. Dla nas metodologów ma to wartość sentymentalną poniekąd. Natomiast no, teraz już różne inne kierunki metahistorii się dzieją. Myślę, że dla historyków on jest ważny, tak czy inaczej, prawda? W każdym razie jest też twoim credo metodologicznym, przynajmniej tak to uznaję i tak to przyjmuję, bez jakichś tutaj stwierdzeń, że to jest słabe, słabsze i tak dalej, tak? No tak, czyli tego typu już uszczegółowienia z mojej strony. Myślę, że Piotrze będziesz rozwijał i dopowiadał różne rzeczy. Ale też bardzo by mnie interesowało, szczególnie może nawet teraz w tym momencie, gdybyś zaczął od tego, Adamie, właśnie jakie ścieżki metodologiczne, tak, doprowadziły cię do projektu, który nazywa się Ludowa Historia Polski.
Innymi słowy, jak i dlaczego to dzieło powstało, prawda? Tropem pracy i dni poprzednich, żeby tak hezjodowsko też Mogę? Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Bardzo Wam dziękuję za zaproszenie. Ja będę tak, jesteśmy, tutaj musimy uprzedzić, słuchać. Po pierwsze chciałem za nie podziękować i powiedzieć, że bardzo cenię Wasz portal. Uważam, że jest niesłychanie potrzebny i że robi fantastyczną robotę, jeżeli chodzi o świadomość historyczną. Dzisiaj i nie będę się na tym rozwodził, ale po prostu chciałem o tym powiedzieć na początku. Potem spisywałem sobie, bo tutaj zadałaś mi bardzo dużo pytań i ja wziąłem sobie takie małe karteczki i spisywałem na nich je sobie kolejno. I zacznę od początku, jeżeli pozwolisz. Więc pierwsze, czy ludowa historia Polski to jest dyskurs oczekiwany? Z punktu widzenia czytelników ewidentnie był oczekiwany, ponieważ sprzedało się według moich ostatnich informacji 50 tysięcy egzemplarzy, co jest jakąś absolutnie dużą liczbą, jeżeli chodzi o książkę historyczną w ogóle, więc ewidentnie było jakieś zapotrzebowanie czytelnicze. Nie mówię o tych liczbach, chciałem, chociaż one są dla mnie oczywiście jako autora bardzo przyjemne, ale mówię po to, żeby pokazać jakąś, czy odpowiedzieć na twoje pytanie. No więc wydaje mi się, że jakoś w jakimś sensie był to dyskurs oczekiwany. I teraz po co Polakom taka historia? I tutaj odpowiedź jest oczywiście polityczna, no bo odpowiedź na pytanie, po co się uprawia historię, zawsze musi być odpowiedzią polityczną. Tak mi się wydaje i myślę, że ciebie jako metodolożki, czy was dwoje jako metodologów, ta odpowiedź nie powinna zaskakiwać w ogóle. Ale polityczna nie w sensie partyjnym naturalnie, tylko w takim sensie szerszym, to znaczy, że ona służy pewnemu, to co ja bardzo chciałem, do czego przyłożyć małą, chciałem bardzo przyłożyć małą cegiełkę, to do pewnego przesunięcia dyskursu w mówieniu o historii w Polsce. Do pewnego punktu zmiany, pewnego punktu ciężkości w tym, jak Polacy opowiadają o własnej historii i przesunąć go w stronę, która dla każdego czytelnika i czytelniczki tej książki będzie oczywista, czyli w stronę tych, którzy są podporządkowani raczej, a nie tych, którzy panują. Czy to w sensie symbolicznym, czy w sensie zupełnie politycznym, czy gospodarczym. Więc po co ona jest? No, dla mnie jest ona, ja bardzo chciałem, żeby to był taki element pokazywania, że historia, mówiąc już zupełnie prosto, że opowieść o przeszłości Polski nie jest opowieścią o dziejach bohaterskich mężczyzn z elit, którzy walczą o wyzwolenie narodowe. Wbrew rozmaitym przeciwnościom, raz skutecznie, raz mniej skutecznie, częściej chyba mniej skutecznie jednak. To jest taka obowiązująca narracja i ona ma oczywisty kontekst polityczny, to znaczy ona jest nacjonalistyczna i konserwatywna. Ona jest nacjonalistyczna i konserwatywna społecznie, politycznie oczywiście. Tak, tam jeszcze jest kościół w tle, jest rodziny i tak dalej. To wszystko jest w pakiecie. Metodologicznie też jest konserwatywna, rzekłbym. Metodologicznie oczywiście też jest niesłychanie konserwatywna, bo ona tam jest taki właśnie takie przekonanie, że przeszłość w tle, prawda? Takie bardzo, nawet nie wiem czy pozytywistyczne, myślę, że nawet przedpozytywistyczne przekonanie, że przeszłość jest czymś, co istnieje naprawdę, że źródła odbijają przeszłość i że historyk patrząc na te źródła, mając odpowiednie instrumenty, przy czym te instrumenty są często rozumiane w sposób bardzo prosty, czyli na przykład ustalają, czy dokument jest fałszywy, czy nie, jest w stanie do tej przeszłości dotrzeć, do prawdy i faktu historycznego. No i o tym się bardzo często mówi bez żadnej refleksji, co to jest naprawdę, czym jest fakt historyczny, albo co to oznacza, że coś się w przeszłości, że coś jest wydarzeniem historycznym. W sensie, czemu nadajemy status, jakim zjawiskom nadajemy status wydarzenia historycznego.
I to jest także trochę odpowiedź na pytanie, co kolejne pytanie Ewy, na pytanie, co rewiduje ta książka, przynajmniej co chciałem, czy wyszło, czy nie wyszło, możemy o tym porozmawiać, czy to się udało i w jakim stopniu. Na pewno porozmawiamy. Bardzo chętnie. Czy to jest historia poza mainstreamem? Czy że ta jest historia? Oczywiście, że jest to historia poza mainstreamem, ale to trudno, nie wszystko musi być mainstreamem. Ja uważam, że mainstream w tym wypadku opowiadaniu o przeszłości jest absolutnie nieuleczalnie skażony taką postawą, o której mówiliśmy, tak? Czyli właśnie nacjonalizmem, pozytywistycznym rozumieniem przeszłości, czy takim przed pozytywistycznym, scjentystycznym, no właściwie nie wiem, jak je nazwać dobrze. Bo no, jeżeli się mu przyjrzeć dobrze, nie jest scjentystyczny nawet. Znaczy to jest naiwny realizm, tak w skrócie mówiąc. Realizm naiwny, to jest bardzo dobre, tak, bardzo dobre wyrażenie, którego mi brakowało. A zatem, czy jest to synteza, jaka i na ile inna? Tak, ja napisałem tą książkę, zabrałem się do pisania tej książki, założyłem, że to będzie synteza. I synteza w pewnym sensie dość konserwatywna. No, jeżeli, jak ja pamiętam, zazwyczaj tłumaczę, na czym ten paradoksalny konserwatyzm polega. To znaczy, kiedy dawno, dawno temu, w pierwszej połowie lat 90. studiowałem na uniwersytecie, to uczono mnie na wstępie do badań historycznych właśnie, że struktura poznania historycznego przypomina piramidę. To znaczy, że na dole są przyczynki, historycy mają przyczynki, potem są opracowania szczegółowe, to jest następne piętro piramidy, a na samym końcu jest synteza jako takie zwieńczenie. No, tu można nawet było narysować w postaci takiego trójkąta. Jedno się buduje w oparciu o poprzednie. Więc ja chciałem w ten sposób to zrobić, to znaczy napisać pracę, która jest syntetyczna, ale która opiera się przede wszystkim na cudzych badaniach przyczynkarskich, nie moich, moich trochę też. Trochę też w różnych sferach one tam są i nie na moich badaniach archiwalnych, chociaż one też tam są, ale jest ich, taki był plan, tak? Taki był cel, że to będzie zrobione na podstawie. No, on wynikał trochę z, też był efektem przymusu. No, nie jest możliwe przeczytanie wszystkich źródeł do historii społecznej Polski od Mieszka do Leszka. No, nikt by temu nie podołał, ani to jest w ogóle utopijny projekt. Możemy do tego. Postulat jest utopijny. I ten postulat nieprzypadkowo, zresztą on się pojawił w dyskusjach wokół tej książki, krytycznie, to znaczy. I on tak naprawdę służył powiedzeniu, że taka książka nie może powstać, to znaczy, że ona nie mogłaby powstać, znaczy nie da się jej napisać tak, żeby spełniała te kryteria, o których krytycy postulują, a skoro nie da się jej w ten sposób napisać, to w ogóle jej nie należy pisać, bo ona po prostu jest niemożliwa. A zatem jeżeli została napisana tak, jak została napisana, to z definicji nie może być dobra. Pytanie, co to znaczy dobra dla tych krytyków, oni tego nie definiowali z reguły, to znaczy to było mieli takie bardzo mętne wyobrażenie, co to znaczy dobre. Myślę, że jakby ich zapytać, to mieliby duży kłopot z definiowaniem. Dobrze, co dalej? Rola teorii w badaniach historycznych. No, to był inny z moich założeń kiedy się zabierałem do pracy nad tą książką, to było inne z moich założeń. Takie, że ona musi mieć solidny szkielet teoretyczny i chciałem, żeby koncentrowała się na bardzo jasno zdefiniowanej sferze. I tą sferą są dla mnie relacje władzy oraz rozumienie konfliktu, oraz rozumienie procesu dziejowego jako konfliktu zogniskowanego wokół redystrybucji. I teraz to mógłby pewnie napisać marksista, chociażby to napisał inaczej. Ja bardzo szanuję podejście marksistowskie, niemniej jednak nie jestem marksistą. Nie widzę nic złego w byciu marksistą, żeby było jasne. No więc to jest taka oś narracyjna i temu towarzyszy pewien aparat pojęciowy, definicyjny. Tak. Znaczy rozumieniu procesu historycznego, pewien aparat pojęciowy i definicyjny i pewien model być może, jeżeli on z tych prac się wyłoni. I tam w tej książce znajduje się pewna propozycja modelu, powiedziałbym, procesu emancypacyjnego w Polski, w peryferyjnej
w polskim peryferyjnym, znowu nie ma nic złego w byciu peryferium. Procesie przemian społecznych. Więc tak, czy istnieje możliwość opowiedzenia innej ludowej historii Polski niż ta, która koncentruje się wokół emancypacji, takiego dialektycznego procesu emancypacji? Czy to jest jedyna możliwa historia? No oczywiście, że nie. Za moment pewnie ukaże się, za moment, bo za dwa tygodnie ma się ukazać książka Kaspra Pobłockiego, która nie jest ludową historią Polski, aczkolwiek miała pierwotnie nosić taki podtytuł. Jest duchamstwo, tak? Zdaje się? Tak jest, tak jest, tak jest. I Kacper, który jest antropologiem, napisał coś z tego, co mi wiadomo, bo ja nie czytałem tej książki, znam autora, ale nie czytałem tej książki jeszcze. Czekam, jak każdy czytelnik, na premierę i czytelniczka. No więc z tego, co mi wiadomo, on napisał coś zupełnie innego. To znaczy napisał historię z dużo większym wymiarem genderowym, na innych źródłach, czyli na przykład dużo bardziej opierając się na kulturze ludowej, mniej o procesie, jak rozumiem, historycznym, a bardziej o, no właśnie, nie wiem, zobaczymy. No, w każdym razie z pewnością jest to zupełnie inna książka, tyle wiem i jestem bardzo ciekaw. Mhm. Ja też nie roszczę sobie absolutnie żadnego prawa, sekundkę, dobrze, tylko skończę zdanie, nie roszczę sobie żadnego prawa do mówienia innym, jak powinni ludową historię Polski napisać. Mnie interesuje władza i redystrybucja i dyskurs wokół opresji i to jest temat, myślę, wiodący we wszystkich moich książkach, a prawie wszystkich moich książkach, o tym jeszcze, to jest pytanie, które zadałaś na koniec, ja bym chciał troszkę więcej powiedzieć. Dobra, już, już, bo Ja zadałam to pytanie, ponieważ, tak, esej metodzie, prawda, jak trzeba napisać ludową historię Polski? No tutaj pewnie niektórych to uwiera, tak, to sformułowanie, tak jak powiedziałam, brzmi dydaktycznie, o ile nie apodyktycznie. I na stronie, od razu mówię, 569, jest to sformułowanie u Ciebie w ostatniej części, projekt, prawda? Ludowa historia Polski, projekt. Książka ta musi więc być poświęcona przede wszystkim wewnętrznym relacjom władzy w społeczeństwie polskim, relacjom pomiędzy chłopem a właścicielem folwarku, pomiędzy robotnikiem a partyjnym dyrektorem fabryki w PRL, pomiędzy pracownikiem najemnym a właścicielem w krótkich, ale ważnych okresach polskiego kapitalizmu. Ja się zaczęłam wtedy zastanawiać, czy tego typu synteza, jak ty stworzyłeś, jaką ty stworzyłeś, która w zasadzie na kanwie tej dialektyki, jak to nazywasz, dialektyki władzy, władców czy elity podporządkowanych, władzy podporządkowanych i różnych formach, obok której równolegle przebiegają procesy w ich ciągłości, w ich długotrwałości emancypacji, która jest również książką o tworzeniu państwowości polskiej, tak mi się wydaje. Czy ten wątek jest konieczny po prostu, a przynajmniej konieczny w ujęciu takim interdyscyplinarnym z uwydatnieniem historii gospodarczej, tak jak jest u Ciebie, prawda, i historii społecznej po części również. I stąd to pytanie. Mogę powiedzieć tylko tak, że mi się wydawał konieczny, to znaczy z mojej perspektywy wydawał mi się centralnym punktem tej historii, takim splotem, w którym i to jest oczywiście założenie, które zresztą wydaje mi się w tej książce jest wyłożone wprost, no to znaczy, że proces ekonomiczny jest centralną, jest takim głównym punktem historii dla mnie, tak? W sensie, że głównym momentem. Czyli że jak gdyby po podstawowym i że reszta, okej, i to jest pewnie, możecie, bo możecie mi powiedzieć, że jestem, nie wiem, właśnie konserwatywnym marksistą sprzed... Czy ekonomia jako klucz do historii, tak? Że wyznaję ekonomizm sprzed 60 lat, powiedzmy, czy... Ale ekonomia jest ważna w tym dyskursie. Czy... Więc powiedzcie mi to, proszę bardzo, nie obrażę się. No. Że powinienem, nie wiem... Marksizm zacytować... nie ma monopolu na taki, takie postawienie sprawy, także spokojnie. Wiem, że powinienem zacytować... Ty często się... Zamiast Foucault albo... no więc...
Okej, okay. O eseju metodologicznym możemy porozmawiać. Ja rozumiem, że jesteśmy tutaj, że to jest spotkanie bardziej o... O koncepcji, o podejściu, o praktyce badawczej. Tak, i o ścieżkach metodologicznych, które cię doprowadziły do tego, czy to moje ostatnie spotkanie. Ale to chodzi raczej, mam myśli to, że możemy rozmawiać o trochę bardziej trudnych rzeczach niż na takim zwykłym spotkaniu. Jest takim zwykłym spotkaniem autorskim dla poziomu zwykłych czytelników, więc możemy sobie porozmawiać o trudniejszych czy bardziej abstrakcyjnych kwestiach i nie bać się, że nasi widzowie i widzki od nam sobie pójdą. Wracając do Twoich pytań. Nie jest to oczywiście jedyny możliwy sposób pisania takiej historii. Jeżeli tak to odebrałaś, to oczywiście ja źle napisałem, to znaczy nie taka była intencja, nie taka była moja autorska intencja. Co dalej? Teraz tak, szatan indukcji, to mi się ta historia, ta ona się znajduje w eseju, chciałem dwa słowa powiedzieć jeszcze o tym eseju metodologicznym. Ja pisząc go miałem pewien kłopot, znaczy nie jeden na dobrą sprawę, część tego problemu wynikała z faktu, że musiałem założyć, że mój czytelnik, w tym czytelnik profesjonalny, znaczy czytelnik, czytelniczka tego eseju, nie ma zielonego pojęcia o jakiejkolwiek ewolucji metodologii historii od mniej więcej 70 lat. To znaczy, że jest na etapie właśnie, że historia idzie, czyta źródła i tam jest prawda w tych źródłach, jeżeli się po nią odpowiednio głęboko sięgnie. W związku z tym jeszcze oprócz tego, jednym z tematów, który był dla mnie ważny i o którym chciałem napisać w tym eseju metodologicznym, poza jakąś bardzo powierzchowną rekonstrukcją tego procesu, właśnie powiedziałbym odczarowywania historii, no więc była kwestia upolitycznienia polskiej historiografii, pokazania przez takiego uwikłania na różnych poziomach w dyskurs władzy. Nieoczywistych, to znaczy nie tylko komunistycznej, prawda, ale władzy społecznej szeroko rozumianej. W związku z tym wydawało mi się, że gdybym mówił w tym eseju wyłącznie bardzo hermetycznym językiem i na przykład zacytował właśnie bardzo trudnych współczesnych metodologów takich, czy metodolożek, czy teoretyków, albo teoretyczki jak Spiwak, to już kompletnie nie byłoby zrozumiałe dla nikogo, to znaczy poza garstką czytelników. I teraz oczywiście może zrobiłem błąd, być może zrobiłem błąd, być może należało po prostu tego nie się tym nie przejmować. No nie wiem, to wy mi powiedzcie, może trzeba było to zrobić inaczej. Ale wydaje mi się też, że pewne przesłanie tego eseju, który w ogóle wydawał mi się trudny i dlatego on znalazł się na samym końcu jako taka część, powiedziałbym, opcjonalna dla czytelnika albo czytelniczki, bo taka też była idea, to znaczy on nie znalazł się na początku tej książki, tylko na końcu właśnie dlatego, żeby ktoś, kto jest zainteresowany innym poziomem narracji tej książce, mógł go sobie przeczytać albo nie, jeżeli się okaże za trudny. Więc to powiedziałbym, że kształt tego tekstu wynika z różnych uwikłań autorskich i decyzji dotyczących tej książki, które, mogę to sobie pewnie zwizualizować na kształt takiej kostki Rubika, prawda? Przesuwamy jeden element w tej strukturze, która jest wielopiętrowa i wielowymiarowa i potem nie możemy przesunąć innego.
Żeby na chwilę wytchnięcia, tak? Jeżeli chodzi o samą budowę i taką konceptualizację tego eseju, mi się ona podoba. Ja przypomnę części. Zwyczajna historia z przeszłości, po pierwsze. Marksizm i reakcja w polskiej historiografii. Nietzsche, White, Foucault. Koniec historiografii nieświadomej. Polscy historycy. Pozytywizm naiwny kontra postmodernizm. Howard Zinn, czyli lekcja historii krytycznej. Wreszcie Ludowa Historia Polski projekt. Konceptualizacja jest ciekawa, jeżeli chodzi o wykonanie. No owszem, ja przyjmuję mimo wszystko, żeby już nie iść tropem, tak, głosów, które łatwo padają, ale nie zgłębiają problemu. Można było pogłębić, natomiast to jest esej, czyli próba pewna, prawda, pewien zarys, który będzie można rozwijać w różny sposób, inni będą mogli to rozwijać. Czytałam ten esej jako twoja refleksja nad stanem metodologii w tym momencie, czy refleksją metodologiczną w ogóle, która mogła, czy uczyniła możliwym, tak mi się wydawało, prawda, czy czyni możliwym jakiekolwiek w ogóle zwroty w polskiej historiografii, czy jakiekolwiek tropy rewizjonistyczne polskiej historiografii. Między innymi tutaj zwrot ludowy, tak to nazwijmy, prawda? Znaczy, ja mogę zadać wam pytanie teraz jako metodologom. Tak, może, najbardziej. Czy macie wrażenie, że jesteście słuchani przez historyków, którzy piszą historię? Pytasz o historyków jako w jakim układzie? No, nie jest to właśnie. Po prostu o zawodowych ludzi, autorów i autorki, badaczy, którzy na swoich instytutach Polskiej Akademii Nauk czy na swoich uniwersyteckich katedrach, prawda, tworzą kolejne prace historyczne. Czy myślicie, że oni czytają te teksty metodologiczne w większości, jakiekolwiek, albo czy, jak ta refleksja tam wygląda? Ja mam oczywiście swoje wspomnienia, to było dawno temu, jak już powiedziałem, z czasów studiów. I te wspomnienia są takie, że mnie uczono na zajęciach z metodologii historii robienia fiszek. I na tym ta metodologia się właściwie kończyła, a to jest, no, to wydział historyczny w historii na Uniwersytecie Warszawskim, no to nie jest, wydaje mi się, złe miejsce. I potem się okazało, że kilkanaście lat później moja młodsza koleżanka miała dokładnie takie same zajęcia jak ja, a więc to był, powiedzmy, rok 2005. I też ją uczono robić fiszek i sprawdzano, czy one mają wielkość 7x5 centymetra. Naprawdę, ktoś to sprawdzał. I to też się nazywało metodologia. No więc, okej, może coś przekręciłem, ale i mam nadzieję, że tego się już dzisiaj nie robi. Muszę zapytać moich przyjaciół, którzy uczą na, tylko że żaden z nich akurat tego i kolegów i koleżanki, którzy uczą na uniwersytecie, czy to tam tak jest dalej, ale oni też nie zajmują się nauczaniem rzeczy warsztatowych, tylko z reguły są, no, specjalistami od konkretnych epok czy konkretnych zagadnień i specjalistkami. A więc moje pytanie do was jest takie, czy wy uważacie, że jesteście słyszani w tym przez to środowisko? Piotrze, jakbyś to odpowiedział? Spróbuję odpowiedzieć na to pytanie trochę wmijająco, bo inaczej nie mogę tego zrobić. Mianowicie tak, odpowiem tak, że są historycy, którzy faktycznie interesują się tym i próbują czytać, próbują rozmawiać, poszukują różnych rzeczy, natomiast no, 90% nie jest chyba zainteresowana refleksją, poszukiwaniem, czytaniem metodologów, teoretyków jakichkolwiek. Co więcej, nie jest zainteresowana w ogóle chyba czytaniem literatury, jakiejkolwiek literatury obok, około historycznej, tak? Czyli na przykład nie poszukuje też inspiracji nawet w innych dyscyplinach, czyli socjologii, czy antropologii, prawda, czy ekonomii, czy psychologii.
No i to jest problem, ale to znaczy ja ten problem, że tak powiem, dostrzegam w tym, że no, tak jak kształcimy historyków, takich mamy historyków, tak? Jak ich wykształciliśmy, tak na takich sobie zasłużyliśmy po prostu, nie? I sytuacja jest dramatyczna, owszem. Tutaj jest z mojej strony zgoda, że tak jest. Okej, to ja jeszcze wrócę do tego, do pytania już o drogę, w sensie o to, skąd się ta, o moją drogę, bo Ewa bardzo się cieszę, że przypomniała moje poprzednie książki, czy moje włącznie z wydaną pracą magisterską, której niedawno zajrzałem i z pewną obawą do niej zajrzałem. I potem odetchnąłem z ulgą, że nie jest aż tak źle, jak się spodziewałem, ale podchodziłem do niej z pewnym niepokojem. No więc to interesowały mnie zawsze dwa główne tematy. Jeden to jest kwestia, właściwie trzy. One są z różnych porządków, ale tutaj się przeplatają. Jeden to jest kwestia procesów społecznych oglądanych od dołu. To znaczy nie z perspektywy elit, tylko z perspektywy ludzi właśnie, no, kiedy powiedziano mas, a tutaj raczej chodzi mi o czy można nazwać zwykłych ludzi albo jak chcecie. I to dotyczy zarówno książki o listach do Po Prostu, bo to jest książka o tym, jaki jest obraz świata listów wysyłanych do bardzo ważnego pisma przez zwykłych ludzi, tak naprawdę. Jaką oni mają strukturę opisu tej rzeczywistości, która się zmienia. Myślę, że to jest ciekawe. Potem napisałem doktorat, który jest książką o, ukazał się potem jako książka, to jest o tym, jak się ludzie buntują. To jest taka socjologiczno-historyczna analiza trzech strajków z okresu Solidarności, na bardzo różnych typach źródeł zrobiona, zresztą połączonych, bo tam jest oral history, wywiady, które sam robiłem z tymi uczestnikami, archiwalia, rozmaite prasa i tak dalej, to wszystko jest w jednym, jak gdyby w jednym, no bardzo takiej, powiedziałbym, zróżnicowanej bazie źródłowej oparte. I tam jest próba pokazania, w jaki sposób ludzie poddani bardzo autorytarnej władzy w fabryce się buntują. To znaczy, jak w którym momencie oni decydują, że ten porządek opresyjny, po pierwsze rozumieją, że ten porządek jest opresyjny, a po drugie, w którym odmawiają posłuszeństwa. Jak to się dzieje? No i potem jaka jest dynamika, to znaczy, jak jest wyłaniany lider, prawda, jakie są, na ten temat jest duża literatura, do której tam jest zresztą socjologiczna głównie, do której tam jest zresztą jakoś nawiązuje. I teraz z drugiej strony, i to są książki naukowe, jedna i druga. Natomiast z drugiej strony napisałem taki duży, wspólnie z moim przyjacielem, fotografem Krzysztofem Miękusem, napisaliśmy taki duży reportaż, ja pisałem, Krzysztof robił zdjęcia, napisaliśmy taki duży reportaż o epidemii, społecznych skutkach epidemii AIDS w Afryce, sprzed 20 lat temu. I to jest znowu historia, tylko napisana za pomocą innych narzędzi, to znaczy narzędzi reporterskich. To jest znowu historia o tym, jaki sposób zachowują się ludzie postawieni w obliczu ekstremalnej sytuacji, w tym wypadku pandemii, jak ona bardzo szczególnej, bo wirus HIV się przenosił przez kontakty seksualne, więc to się nakłada na rozmaite tabu, zwyczaje, normy związane z życiem erotycznym czy życiem seksualnym. No jak ona, jak oni starają się żyć w sytuacji, w której no powiedzmy 2/3 są, były tam miejsca, w których 1/3 populacji była zakażona wirusem w momencie, w którym myśmy tam byli. A więc jest to na przykład historia o tym, w jaki sposób się zmienia rynek małżeński. Tam jest taki rozdział o tym, jak się zmienia rynek małżeński, albo jak ludzie zaczynają, jak ludzie, którzy wiedzą, że są chorzy, bo większość nie chce wiedzieć, że są chorzy i to jest racjonalne na swój sposób. No więc było racjonalne wtedy, ponieważ nie ma dostępnych lekarstw, prawda? Więc ci sami ludzie, w związku z tym, jak się próbują leczyć. Więc idą do szamana, idą do chińskiego doktora i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest taka historia, która mówi o
o pewnej, powiedziałbym, racjonalności z jednej strony ludzkich reakcji w określonym kontekście społecznym. I teraz, więc jedna, więc opis procesów społecznych widzianych od dołu i od strony, to była jedna rzecz, od strony przede wszystkim ekonomicznej, bo tutaj zawsze interesowała mnie ekonomia jako motywacja naczelna być może, nawet jeżeli się do tego nie przyznajemy, działania ludzi. To był jeden wątek, jeden wymiar, powiedzmy, taki, myślę, stały w tym, co pisałem do tej pory. Drugim jest kwestia dyskursu. Pewnego wyobrażenia na temat tego, co jest sprawiedliwe, peryferyjnego, dyskursu i władzy na peryferiach. I tutaj mamy dwie, myślę, też różne książki, z których ta przedostatnia, wydana pod tytułem, którego nikt nie jest w stanie, ale akurat Ewa przeczytała go poprawnie, to znaczy no po prostu jest polska, ludzie się zawsze mylą przy tym tytule, on jest bardzo trudny. Ja się przy nim upierałem, ponieważ wydawca dla wydawcy też był trudny i też się mylił i bardzo chciał go zmienić. Ona jest tak naprawdę, to nie jest książka naukowa, to jest książka publicystyczna, która jest o takim, taką trochę zabawą publicystyczną, prawda? Takim właśnie o tym, jak się widzimy w swoim. Tam jest taki rozdział o badaniach naukowych, co badania mówią o wyobrażeniu. Ale jednak Per Saldo jest to książka publicystyczna, zrobiona na dość dużym korpusie literatury. Bardzo rozmaitej. I to rozmaitej, tak, to jest bardzo cenne. Bardzo różne. I też ona miała być nie przesadnie pewnie głęboka, ale też prowokująca, zabawna i lekka w lekturze, taka do, nie wiem, do przeczytania w pociągu, ale jednak ten, i ona pewnie jakoś odbiega, myślę, jeżeli chodzi o zainteresowania tematyczne. Chociaż tam jest kwestia wyobrażeń klasowych, jeszcze różnych innych takich rzeczy, które powracają w innych moich tekstach. A więc, to jest ta droga. Tak? I zawsze wydawało mi się, że są ludzie, którzy określają siebie jako naukowców albo naukowczynie, prawda? Znaczy oni są przede wszystkim naukowcami. Natomiast mnie zawsze interesował przede wszystkim problem, to znaczy mnie interesowało zjawisko i wydawało mi się, że można zjawisko opisać różnymi narzędziami, to znaczy nigdy nie wierzyłem, muszę o to powiedzieć z przykrością, w prymat nauk społecznych nad innymi formami pisania o rzeczywistości. Może to jest krępujące wyznanie dla kogoś, kto jednak dostał habilitację z socjologii, ale tak jest, muszę się to jako przyznać publicznie. Takie ponowoczesne trochę jest. O, więc to jest odpowiedź na całą listę pytań, którą dostałem od Ewy na początku. Nie wiem, czy bardzo coś pominąłem. Jeżeli tak, to będziemy tak inaczej wracać. Poczekaj, bo jeszcze, ja jeszcze jedną rzecz chciałem zapytać. Powiedziałeś, że to jest rekonstrukcja o tym eseju moim metodologicznym, że jest to rekonstrukcja dyskursu metahistorycznego, który miał wartość sentymentalną dla was bardziej, ponieważ no dla mnie przynajmniej. czy dla ciebie, ponieważ odnosi się do stanu dyskusji metodologicznej sprzed 20 lat. Dobrze to zrozumiałem? No mniej więcej. Ta dyskusja rzeczywiście, którą, no, i odniesienia, które tam proponujesz, no mniej więcej w takim czasie się odbywały. Tak. To są mniej więcej lata 90. i nawet, no i 2000, prawda? I tutaj, zwłaszcza no, White, to jasne. No White jest klasykiem, no w tym sensie się można w tym momencie, oczywiście. Fuko też. To absolutnie, bez niczego ani rusz, tak? Bez niczego ani rusz, jeżeli chodzi o wszelkie tego typu podejścia krytyczne i tak dalej. Brodel też jest klasykiem. To nie jest żaden zarzut, Natomiast ja tylko sygnalizuję, że no dzisiaj już powiedzmy nasze jakieś refleksje, nasze też badania i tak dalej, no już są gdzie indziej, prawda? Co nie znaczy, że się odrywamy od tamtych, bo nie ma nigdy czegoś takiego. To jest baza nasza bardzo, bardzo istotna, bardzo ważna. Zwłaszcza dla ciebie White jest ważny. To tak, Piotrze, już dokończę tutaj wątek. Dla ciebie White jest ważny. No, tak jak ważny jest narratywizm jednak w metahistorii, jest i będzie, chociaż dość już jej, powiedzmy, się mówi o zmierzchu albo zupełnie już odchodzeniu, prawda, od tego kierunku.
Na rzecz czego, jakbyś powiedziała? A różnych, na przykład na rzecz deep history. Posthumanistyki chociażby. Nowej humanistyki, ale deep history, ja bym na to kładła nacisk, biohumanistyki też. Ale to by wchodziło też w deep humanities, tak? Ale właśnie ta książka, którą pokazałam, jest właśnie jednym z tych kierunków, które dzisiaj na pewno w naszej polskiej refleksji metodologicznej stanowią clue. Neuroscience, kolejny tak. element, prawda? Humanistyka tak. cyfrowa, kolejny tak jest, obszar. Tak. No dobrze, ale to troszeczkę nie, to oczywiście, jeżeli chodzi o Jamesa C. Scotta, to jest jeden z autorów, których ja najbardziej cenię. Ta jego książka Against the Grain, która wyszła niedawno po polsku, dosłownie przed pewnie 2-3 miesiącami. Aha, to nawet nie wiedziałam, że po polsku wyszła. Tak, ona ma po polsku tytuł, którego ja nie jestem w stanie zapamiętać, ale ona wyszła po polsku. I ja nie widziałem polskiego wydania, po prostu przeczytałem od razu, jak wyszła po angielsku i nie sięgnąłem po polskie. Natomiast oprócz tego, że on dostarczył mi pewnego klucza interpretacyjnego dotyczącego w ogóle mechanizmu, zastosowałem go do polskiego przypadku, wzbudzając potem protesty paru naszych kolegów, historyków, którzy uważają, że po Karolu Modzelewskim już nic nie było, nic się nie da nowego powiedzieć w tej sprawie, a w każdym razie, no więc, ale oprócz tego kwestia ekonomii moralnej i buntu i oporu chłopskiego również jest w dużym stopniu podejście interpretacyjne. Moje jest zaczerpnięte z książek Jamesa C. Scotta o oporze i o właśnie ekonomii moralnej. To jest zresztą też tej książce. Jest to jeden z autorów, którym najwięcej myślę zawdzięczam jeżeli możemy mówić o punktach odniesienia. Okay. Tak myślałam. Mhm. Piotrze. Dobrze, ponieważ pojawiły się pytania, to ja może, że tak powiem, żeby być w konwencji, to spróbuję na początek te pytania zaprezentować, tak? A potem chciałbym też kilka uwag własnych sformułować na temat historii ludowej i twojej praktyki. Ale zacznijmy od pytań tych, które są na czacie od widzów, dobrze? Profesor Anna Ziębińska-Witek pyta, czy biorąc pod uwagę założenia metodologiczne, praca nie powinna również obejmować problemów związanych z innymi wymiarami tej problematyki, genderowymi czy antropologicznymi? A ty mam odpowiedzieć od razu. No, tak? No myślę, że tak. Wydaje mi się, że wymiar ja miałem pewien kłopot z wymiarem genderowym tej historii, nie będę ukrywał. Starałem się, żeby on się tam przynajmniej pojawił. Wiedziałem w momencie, kiedy oddawałem tą książkę, że pojawi się, że powróci do mnie, że czytelniczki i czytelnicy będą uważali, że jest go za mało. Być może jest go za mało. Miałem trochę kłopot z tym dlatego, że w jakimś sensie czułem się, nie chciałem wchodzić, może to zabrzmi niemądrze, ale nie chciałem wchodzić, obawiałem się przed wyjściem na trochę na pole znakomitych historyczek zajmujących się genderowym opowiadaniem historii Polski, których mamy już całkiem spore grono. I których w dużej części z nami bardzo szanuję osobiście. I wydawało mi się, że one są lepiej predestynowane do pisania tej historii z tej perspektywy niż ja. Ale to jest, nie wiem na ile może to była niesłuszna decyzja, pewnie była niesłuszna. A więc odpowiadając pośrednio na pytanie, tak uważam, że aspekt, że wymiar genderowy tej historii powinien być bardziej widoczny. Nie mam nic więcej do dodania. Tak, pani profesor ma rację. Pani profesor podpowiada jeszcze książka Scotta tytuł Jak udmowiono człowieka u początków historii pierwszych państw. No właśnie, tak? Nie wiem, czy to jest dobry tytuł. No właśnie, sam Against the Grain, prawda? To ciekawy idiom. Tak. Ty tłumaczysz go oczywiście wbrew woli, natomiast ja znam jeszcze szersze tłumaczenie, szerszą interpretację, wbrew naturze, wbrew porządkowi pewnemu. Oczywiście kto określa, jaki jest porządek naturalny, to jest inna sprawa, prawda? Może to brzmieć z jednej strony tak miczulinowsko, tak? Wyrywanie naturze i tak dalej, ale to nie o to chodzi w tym wypadku. Zresztą Scott pisał tam we wstępie, że on się też zastanawiał nad tym tytułem i to jest jego właściwie wkład taki bardzo oryginalny w tę książkę. Ewo, oddajmy jeszcze głos widzom.
Już i dokończę tylko i wierzę, no właśnie tutaj ten tytuł będzie różne kłopoty sprawiał i się z tego też cieszy. Także. Dobra, oddaję głos. Jest. Pani profesor jeszcze pyta, czy planuje pan profesor kolejne książki pogłębiające tę tematykę, ale to może na koniec zostawimy to pytanie jako podsumowujące, dobrze, żeby już jak najbardziej. Tego wątku na razie nie wrzucać. Natomiast jest kilka pytań od pana profesora Jana Pomorskiego. I to są ważne też pytania. Pierwsze jest takie. Ludowa historia Polski nie dostrzega lewicowego ujęcia historii w niemarksowskim materializmie historycznym Leszka Nowaka, autora jednej z najbardziej oryginalnych interpretacji historii Polski w XX wieku. No, odpowiedź jest taka, słusznie, nie dostrzega. Moja wina. Nie mam. Kolejny komentarz profesora Pomorskiego. Książka jest heretycka wobec środowiska, to zaleta. Skoku w nowoczesność, genialna książka. Odwołanie do teorii byłoby dobrą praktyką w ludowej historii Polski. Poza wskazaniem jej potrzeby teorii niestety nie ma. Ten wątek ja bym też chciał dalej poruszyć, pogłębić. Także. A ja troszeczkę nie rozumiem. Ja też nie zrozumiałam. Książka jest heretycka wobec środowiska. To zaleta. Okej, to rozumiem. Skok w nowoczesność, genialna książka. Odwołuje do teorii. Genialna książka. Odwołanie do teorii byłoby dobrą praktyką w ludowej historii Polski, poza wskazaniem jej potrzeby teorii. Poza wskazaniem jej potrzeby teorii nie ma, niestety. To znaczy, że nie ma w niej teorii? Troszeczkę nie rozumiem. Jeżeli mógłbyś wyjaśnić sens pytania, to chętnie, bo przepraszam, nie, w dalszym ciągu... Przesyłam, będzie może łatwiej po prostu. Odwołaniem do teorii... No, nie zgodziłbym się w tym, że w ludowej historii Polski nie ma teorii. Troszeczkę nie rozumiem, w jakim sensie okej, to znaczy możemy o tym porozmawiać, może odłóżmy to, bo rozumiem, że ty miałeś pewne podobne pytanie, powiedziałeś, tak? To może zawieźmy na chwilę odpowiedź na to pytanie i wrócimy do tej kwestii za moment, dobrze? Jasne. Następny jeszcze też komentarz profesora Pomorskiego a propos nauczania metodologii na UW. W latach 94-99 prowadziłem na UW zajęcia z metodologii i nie było tam zajęć z fiszek. Ale one były chyba nieobowiązkowe. Mm-hmm. Tak jak to był dokładnie moment, kiedy ja tam studiowałem. 94-99. I jeszcze jeden komentarz też profesora Pomorskiego, to jest podpowiedź. Krzysztof Pomian napisał krótką historię nierówności między ludźmi na przykładzie Europy w 2012 roku, gdzie świetna konceptualizacja idei historii ludowej. Której również w mojej książce nie ma. Bardzo słuszna uwaga, dziękuję. Mm-hmm. Okej, okay. Dobrze. Znaczy, profesor, jeżeli chodzi o ten skok na nowoczesność, chyba chodziło o książkę, tak? Skok na nowoczesność, jak się wydaje. Tak, myślę, że... Ona jest świetna, jest, bo jest porównawcza, jest globalna w zasadzie ujęcie. Ta też bardzo, bardzo ją cenię. Zresztą przypomnę, no, zwyciężyła tutaj w pewnym konkursie Okiem Badacza w plebiscycie na najlepszą książkę historyczną roku 2013 i była nominowana do szeregu nagród, między innymi Długosza, znalazła się w finale znalazła się nagrody Kazimierza Moczarskiego i nagrodę Ekonomiku z dziennika Gazeta Prawna. Także Tak było. To cenna, to na pewno. Bo została doceniana. Tak. To jest bardzo dobra książka, jak najbardziej. Dla mnie. Dobrze, to może ja teraz spróbuję. To powiedz w takim razie. Okej. Dobra, Adamie, znaczy powiem tak. Ja książkę zacząłem czytać oczywiście od eseju metodologicznego i nie byłoby w tym nic oczywiście dziwnego, gdyby nie to, że jest on na końcu, prawda? Bo zazwyczaj książki czytamy od początku ku końcowi, tak? Ale widzisz, dla ciebie to nie był problem. Przepraszam, nie będę przerywał. Okej, okay, Nie, absolutnie nie. Nawet, że tak powiem, przyjemność rzekłbym, tak? Okej, okay, dobra, ale dlaczego? Znaczy interesowało mnie... to jak artykułujesz swoje deklaracje metodologiczne i jak one się realizują w praktyce badawczej, prawda? Mhm. Czyli ja odczytuję twój esej metodologiczny po pierwsze jako pewne deklaracje, czyli pewne koncepcje, które tam się pojawiają i które będą potem pracowały w tekście. Tak to odczytuję. Bo między innymi po to pisze się esej o metodzie, tak? Czyli pisze o teorii, do której się odwołuję, pisze o teorii, której będę używał w konceptualizowaniu, w modelowaniu, tak, budowaniu modelu świata badanego, przedmiotu badania, przedmiotu poznania, prawda, na tym wyższym poziomie już, tak, i pisze o metodzie, jakiej będę używał, prawda, do pracy w tym momencie, tak, do tego wysiłku myślowego.
ja tak zinterpretowałem, tak odebrałem ten esej. I teraz tak, mamy tam kilka koncepcji. Tej rekonstrukcji historyków nie będę ruszał, bo zakładam, że ona ma wartość właśnie historyczną, pokazującą problemy, tak? Bo, że tak powiem, to deklaruje rzeczywiście ten swój bardzo krytyczny stosunek, czy daleko idący dystans wobec tej tradycyjnej, dominującej historiografii, tak? Czyli ideograficznej, antykwarycznej, zdarzeniowej, politycznej, bezrefleksyjnej itd., itd. Powiem tak, jak czytam to u historyka, zwłaszcza u historyka dziejów najnowszych, jako metodolog, to mogę tylko przyklasnąć, prawda? Mogę tylko przyklasnąć, bo tak jak mówiliśmy o tym, rzadko się zdarza, że historyk praktykujący, zwłaszcza w obszarze dziejów najnowszych, tego typu w ogóle refleksje prowadzi. Ale pojawiają się u ciebie właśnie trzy bardzo ważne koncepcje, czy w ogóle teorie historii, ujęcia historii, tak? Pierwsze, To jest koncepcja brodelowska, prawda, analistów, koncepcja długiego trwania. Drugie ujęcie, tak, odwołujesz się do White'a, prawda, pokazujesz White'a, pokazujesz narratywizm White'a. I trzecia wielka koncepcja, tak, no to jest Foucault w tym momencie, prawda, jego filozofia historii. I teraz tak, jak patrzę na praktykę twoją badawczą, to, że tak powiem, wielu rzeczy za bardzo nie dostrzegam. Znaczy esej metodologiczny, znaczy on się rozmija się z praktyką badawczą. Co to znaczy? To znaczy, że tak, ja nie widzę na przykład, żeby kategorie czy wizja historii White'a u ciebie pracowała, kiedy ty piszesz tę historię. Ja nie widzę tam White'a w praktyce badawczej. Zaraz powiem dlaczego. Widzę to ujęcie strukturalistyczno-analistyczne, prawda? To długie trwanie, bo ty wpisujesz, prawda? Tutaj ta periodyzacja, która jak najbardziej, to jeszcze działa, prawda? To jeszcze działa. Widzę też trochę Foucault, tak? Czyli w tym momencie relacja władza, tak? Wiedza, stosunki społeczne, prawda? I tak dalej, i tak dalej. To trochę widać, tak? Natomiast zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo też w eseju metodologicznym nawiązujesz do koncepcji historii niekonwencjonalnej. Niekonwencjonalnej, prawda? Czyli twoja historia, tak jak ją odczytuję, odwołując się czy nawiązując do analistów, nawiązując do koncepcji Foucault, nawiązując do koncepcji White'a, miałaby być w jakiś sposób historią niekonwencjonalną. Tak? Czy ja dobrze odczytuję tę ideę twoją? I moje pytanie jest takie, czy ty pisałeś swoją pracę, swoją narrację jako historię niekonwencjonalną, intencjonalnie, czy nie? Na razie tyle, bo jeszcze ten wątek będę pogłębiał za chwilę. Bo to jest do tego historii niekonwencjonalnej za Domańską, prawda? Tu gdzieś się odwołujesz, prawda? Zaczynając od pytania o Haydena White'a, no więc ta teoria jest traktowana tutaj jako narzędzie dekonstrukcyjne, tak? To znaczy ona jest traktowana jako sposób, powiedziałbym, otwierania narracji historyków czy innych badaczy, którzy są tam cytowani. I pokazywanie ich uwikłań. Ona tutaj w tym sensie jest głównie wykorzystywana, w tym wymiarze jest głównie wykorzystywana w tej książce i tu nie zgodziłbym się z tobą, że jej nie ma. No i oczywiście jest to historia niekonwencjonalna w tym sensie, jak powiedziałeś. No tak, bo pytanie jest takie, znaczy, co jest w tej pracy, znaczy, w jakim wymiarze ona jest niekonwencjonalna, prawda? Pytam o to, tak, bo do czego zmierzam? Historia niekonwencjonalna, prawda, jak się jej przyjrzymy, tak, no to z jednej strony, ona jest bardzo wielowarstwowa, tak, znaczy to jest pewien model, pewna wizja, prawda, historii i uprawiania historii, tak. Natomiast ona jest wielowarstwowa i te warstwy, one są nierozłączne, bo kiedy tworzył model, tak. I teraz, jakie to są te warstwy, prawda? Czyli z jednej strony mamy do czynienia z czym? Że jest to historia, która właśnie odnosi do empatii, do szczerości, prawda, i tak dalej. Jest to historia właśnie zwracająca uwagę na wykluczonych, tak? I to u ciebie jest. Natomiast jest też historią jaką? Ona, że tak powiem, polemizuje z czym? Czy odnosi się krytycznie, czy z dystansem wobec do tradycji naukowej, prawda, do historii naukowej? Eksperymentuje z formą,
przede wszystkim, prawda? Tutaj eksperymentuje z formą. Do prawdy też odnosi się oczywiście w sposób podejrzliwy co najmniej, tak? Czyli przedstawia tą przeszłość nie w sposób tradycyjny, prawda? I tak dalej. To znaczy, rozumiem, że to się rozmija z definicją historii niekonwencjonalnej, przede wszystkim w wymiarze formalnym, tak? Znaczy, że w tej książce, którą napisałem, czy w tej, o której rozmawiamy, nie ma eksperymentów formalnych. Ale i w metodologicznym też. Więc i to oczywiście jest prawda i jest to pewnie odstępstwo wobec jest to z pewnością odstępstwo od tego modelu, natomiast ono zostało podyktowane jak wiele kompromisów w tym tekście zostało podyktowane chęcią dotarcia. To znaczy uznałem, że na etapie już pomysłu i planowania tego tekstu, uznałem, że on powinien być czytelny i możliwy do interesujący dla potencjalnego czytelnika czy czytelniczki, przynajmniej na kilku poziomach, to znaczy miał kilka warstw narracyjnych, których czytelnik albo czytelniczka o różnym poziomie zainteresowań, czy rafinowania, czy świadomości metodologicznej, jak chcecie to nazywać, będzie mógł skorzystać. A zatem jest tam pewien poziom anegdotyczny, który się ludziom podobał i który, myślę, umożliwił im przeczytanie często tej książki. Więc jest to w tym sensie, jest to czysto chwyt literacki. To znaczy, oprócz tego, że te anegdoty egzemplifikują jakieś zjawiska, starałem się, aby tak było istotne, no to jest to oczywiście chwyt literacki, jest to oczywiście zabieg literacki. Po drugie, jest tam pewna opowieść o długim trwaniu, o której mówiłeś, tak? To jest ta warstwa, powiedziałbym, to jest druga warstwa. Po trzecie, jest tam pewien model i pewien opis dynamiki społecznej, to jest kolejna warstwa. I wreszcie jest czwarty poziom narracyjny, który jest pewnie istotny wyłącznie dla niewielkiego, jak myślę, grona zainteresowanych. No to jest jakiś rodzaj dialogu czy polemiki z tradycją opowiadania o historii Polski. Więc mamy takie cztery elementy struktury narracyjnej, dostępne, no nie powiem, że to są, nie, znaczy one są dostępne dla coraz węższego grona czytelników. No, tak to sobie wyobrażałem, czytelniczo. I chciałem, żeby ta książka była możliwa do przeczytania na każdym z tych poziomów. W tym sensie, że ona wnosiła coś na każdym z tych poziomów. A zatem była to bardzo skomplikowana struktura, tak jak na przykład, czy jest to bardzo skomplikowana struktura dla mnie jako dla autora, była to zdecydowanie najtrudniejsza strukturalnie z książek, które napisałem kiedykolwiek. W porównaniu z tym Skok w nowoczesność, który jest pewnie drugą, największą, najtrudniejszą, jakby w kolejności z poziomu skomplikowania i skali drugą moją najtrudniejszą książką, czy dotychczas przedtem, wcześniej, nie mogę powiedzieć, największą, no to jest dość, powiedziałbym, jest prostszy znacznie, bo to jest opowieść o pewnej historii idei. No i tam ona jest w zasadzie cały czas poza pewną teorią, która jest w pierwszym rozdziale, albo ostatnim, już nie pamiętam w tej chwili, musiałbym tutaj książkę sięgnąć, ale wydaje mi się, że w pierwszym tam jest on tam ma jeden poziom narracji, może dwa, tak, bo tam też jest warstwa anegdotyczna, ale one znacznie mniej wyeksponowane. No więc to było dużo bardziej skomplikowane i jakby interakcja tych czterech poziomów, czy przeplatanie tych czterech poziomów opowiadania o przeszłości wymagało, mi się wydaje, tak jak wymagało rozstrzygnięcia różnych, czy właściwie różnych kompromisów autorskich. I myślę, że wracając tą trochę okrężną drogą do twojego pytania, że to jest jeden z nich, no to znaczy, że to było ustępstwo, które od opowiadania, które zrobiłem bardzo świadomie. Ja na przykład chciałbym, dostałem pytanie na jakimś seminarium, albo na spotkaniu po tej książce, dostałem pytanie, czy nie można było napisać historii
ludowej, jakby rekonstruując, próbując zrekonstruować świat mentalny bohatera, jakiegoś bohaterki, powiedzmy chłopa z XIX-wiecznego. Dobre pytanie. Używać jego języka, jego punktów odniesienia, jego systemu wartości, jego percepcji czasu. No i to byłby fascynujący eksperyment. Zakładam, że my jesteśmy w stanie do tego wszystkiego jakoś mieć pomysł na to, tak? Łącznie z językiem. To był fascynujący eksperyment, tylko podejrzewam, że on byłby całkowicie nieprzemakalny dla czytelnika albo dla czytelniczki. No ale czemu tak myślisz? Serii Robaki jest przykładem takiego eksperymentu przecież. No ale bez języka. Wioska Heretyków. Jednak, Wioska Heretyków. To jest oczywiście wybitna, klasyczna książka. Ale w sensie języka bohatera, tak? Języka bohatera, znaczy, żeby musiał być napisany językiem bohatera. W tym sensie taki dawał bezpośredni. Po części masz rację, tak, no ale sam piszesz i to kilkokrotnie w eseju też się pojawia ten postulat, że wtedy trzeba inaczej czytać te źródła, źródła elity, bo większość tych źródeł jest elity, nawet, no wiadomo. Starałem się, ale i tak większość źródeł jest tak. Większość ze źródeł jest źródłem elit, no mówiąc krótko, czy po prostu elit władzy, tak, nawet wszelkie... No, kartoteki wiejskie chociażby, o których zresztą też piszesz, czy pośrednio o nich piszesz, które no, w badaniach podstawowych, zwłaszcza tutaj w okresie w latach 50. były opracowywane i one są dobrym też źródłem, no, sam przyznajesz to zresztą. No to wszystko jest język mimo wszystko elit. Dlatego to jest specyficzna cecha właśnie tego dyskursu ludowego, że trzeba go wyekstrahować w jakiś sposób. Podejście mikrohistoryczne, którego przykłady dali Leroy Ladurie oczywiście i Ginsburg, no jest dobrym wzorcem. No i w zasadzie jest najlepszym wzorcem w tym momencie. Natalie Demon Davis oczywiście, Zemon Davis też oczywiście, tak? Powrót Marcina Geer też. Okej. Okay. Ja bym jeszcze chciał wrócić do tego wątku, który omawialiśmy, dobrze? Że bo widzę, że odchodzimy trochę od niego. Natomiast, bo o co mi też chodzi, prawda? Bo też jak się przyglądam twojej pracy, tak? No to ona, że tak powiem tak, dyskurs akademicki z aparatem naukowym, tak? Mamy do czynienia na dobrą sprawę z taką bardzo porządną krytyką źródła historycznego, prawda? Przy czym nie analizujesz źródła na przykład w duchu White'a jako tekstu, prawda? Czyli nie badasz języka, nie badasz metafor, nie badasz językowego modelu świata, językowego modelowania świata, prawda? I tak dalej. Czyli nie badasz też języka dyskursu przemocowego w źródłach w takim ścisłym sensie, tak? Czyli jak się czyta ciebie, to odnosi się wrażenie, że interesuje cię bardziej ta rzeczywistość pozaźródłowa niż to, jak jest modelowana ta rzeczywistość w źródłach, tak? Tam jest w kilku miejscach, zwracasz dwa czy trzy razy uwagę, zwracasz uwagę na język, tak? Na konwencję pisania suplik chociażby i tak dalej, ale to są śladowe rzeczy bardzo. Mhm. Bardzo śladowe, prawda? Zgadzam się tutaj. Czyli generalnie interesuje cię praktyki społeczne, które jakoś są odbite w tym źródle, prawda? Jednak jakoś są odbite w źródle w tym momencie. Nie mówię tu o naiwnym realizmie, tak? Bo też, nie, też oczywiście. Chciałem zapytać właśnie, czy to jest krytyczny realizm w tym przypadku, czy jeszcze coś innego u ciebie, prawda? I znów, ta konceptualizacja i analiza w perspektywie długiego trwania to jest też klasyka, nie? Foucault to jest też klasyka, nie? W tym momencie. Dlatego to odwołanie do historii niekonwencjonalnej uważam, że rozmija się bardzo mocno. I zastanawia mnie też jedna rzecz. Jest bardzo mocno Foucault u ciebie obecny i w eseju metodologicznym, ale i te kategorie, prawda, władzy przemocowe, opresji i tak dalej, one pracują. Natomiast nie ma jednej kategorii, która wydawać by się mogła naturalna i fundamentalna, tak, u Foucault. Przeciwhistoria. Uważam, że koncepcja przeciwhistorii Foucault w twoim przypadku byłaby dużo lepszym tropem analitycznym i kategorią badawczą, kategorią sterującą, niż nawiązania do jakiejś abstrakcyjnej historii niekonwencjonalnej w tym przypadku, tak? Bo to jest paradoksalnie, jakby na to nie patrzeć, to mówię, poza wymową emancypacyjną tego tekstu i poza tym, że przedmiotem poznania badania jest lud, tak? Czyli ta część społeczeństwa, która była wykluczana przez całe lata, tak? To tutaj nie ma nic takiego, co byłoby niekonwencjonalne w tym przypadku, nie? I stąd też moje pytanie, dlaczego nie ma tej kategorii, że tak powiem, przeciw historii Foucault, która wydaje się naturalna?
Czyli też mi chcesz powiedzieć, czyli w jakim sensie chcecie mi powiedzieć, albo ty mi przede wszystkim, ty mi chcesz proszę powiedzieć, że paradoksalnie napisałem książkę, która jest bardzo konserwatywna, tak? Czy to jest w takim sensie... Nie bardzo, ale nie jest niekonwencjonalna. Mhm. Nie chcę powiedzieć, że jest konserwatywna. Mówisz, że nie jest niekonwencjonalna. Ale ona nie mogła być niekonwencjonalna w pełni. W sensie eksperymentu pewnego, tak? Ona nie mogła być niekonwencjonalna. To jest trochę tak jak dylematy naszych radykałów. Nie wiem, przepraszam, odwołam się do przeszłości, do naszych radykałów. Tam jest taki fragment, ale to w ogóle jest stały dylemat polskiego radykalizmu społecznego. To znaczy, że polscy radykałowie byli per saldo mniej radykalni niż radykałowie zachodni. No dlaczego? No ponieważ jest taki moment, w którym tam jest taka anegdota, którą opowiadam w tej książce, bardzo smutna, ale też zabawna równocześnie, w której Kołłątaj wyrzuca pewnego szlachcica z domu, to była Kołłątaj młodego, który napisał broszurę o tym, że chłopi powinni móc mieć ziemię na własność. I tą broszurę na Sejmie opozycja konserwatywna, to dzieje się w czasach Sejmu Trzyletniego, przypisała Kołłątajowi. Kołłątaj umieścił sprostowanie nawet w gazecie, że on nie jest autorem tej broszury i że to są te obrazoburcze, skrajne poglądy, to w ogóle nie jest on. I teraz, to jest taka stała cecha polskiego radykalizmu, się wydaje, aż do dzisiaj. To znaczy, że on jest znacznie mniej skrajny niż radykalizm zachodni, społeczeństw rozwiniętych tutaj na peryferiach. I radykałowie są, nie dlatego, że nasi radykałowie są inni albo są bardziej bojaźliwi, może pewnie, albo mniej śmiali, tylko dlatego, że oni uważają, że jakby ich odbiorca, ich idei jeszcze nie dojrzał. I w tym sensie wydaje mi się, że gdybym napisał historię niekonwencjonalną, czyli zrywającą tak bardzo z przyzwyczajenia, znaczy cała budowa tej książki jest, cała struktura tej książki jest grą z przyzwyczajeniami czytelników i czytelniczek. Znaczy ona musi przesuwać ich pogląd ciałem, żeby ona przesuwa ich pogląd na historię jakoś w kierunku, który by się wydawał, który chciałem, żeby się przesunął, ale równocześnie wydawało mi się, że gdybym się posunął za daleko w łamaniu konwencji, do których oni są i one są przyzwyczajeni, to wtedy zostałoby to całkowicie odrzucone. Więc to jest taka pułapka, może to jest w jakimś sensie odpowiedź na twoje pytanie. A co do przeciw historii, pewnie masz rację. Bardzo możliwe, że masz rację. Muszę to sobie przemyśleć, nie mogę ci odpowiedzieć w tej chwili jednoznacznie na ten postulat. Znaczy, bo jeszcze tylko jedna uwaga. Znaczy, bo przeciw historia w pewnym stopniu wpisuje się w historię niekonwencjonalną, ale nie jest z nią tożsama. Prawda? To nie jest tożsama, ona do pewnego stopnia się wpisuje w nią, prawda? Natomiast mówię, tam nie ma takich wymogów, jakie stawia, czy postulatów, jakie stawia historia niekonwencjonalna, prawda? Czyli ten eksperyment, który jest niezwykle ważny na gruncie historii niekonwencjonalnej, tak? Przeciw historii tego aż tak wyeksponowanego nie ma, prawda? A ile takich książek na polskim rynku znacie, w sensie spełniających te kryteria? Historii niekonwencjonalnej? Tak. Oj. Trudno wskazać, szczerze powiedziawszy. No, trudno wskazać, tak. Mówimy o historykach, prawda? No. A nawet nie historykach, po prostu. No, bo załóżmy, że nie, jeżeli, że nie jeżeli, tylko jeżeli, historycy mają monopol na pisanie o przeszłości. No. To oni często tak myślą, mam wrażenie, ale szczęśliwie nikt mało kto się tym przejmuje. Jeżeli miałbym wskazać taką, znaczy próbę, mówię próbę, tak, bo to też nie jest w sensie ścisłym, tak, no to ta ostatnia książka Piotra Majewskiego, gdzie on też konstruuje dialogi na podstawie materiałów źródłowych, prawda, i oddaje głos bohaterom właśnie, którzy ze sobą rozmawiają i tak dalej. No, jest to taki eksperyment trochę. Ale to są eksperymenty narracyjne. To jest bardzo konwencjonalne. To jest eksperyment narracyjny. Znaczy nie, Sowy książka jest niekonwencjonalna, zdecydowanie. Absolutnie tak. Jest mocno uteoretyczniona. No jest mocno
upolitycznione. Nie, z całym szacunkiem pod dla tym Janka, względem, ale uważam, że ona jest, nie spełnia tego waszego kryterium. To jest ważna książka, więc... W sensie formalnym, nie spełnia, tak? Absolutnie nie spełnia. To nie jest niekonwencjonalne w sensie takim mocnym tego słowa, prawda? No, no. Ja uważam, że jest niekonwencjonalna. Uważam, że również niekonwencjonalną książką jest Przemilczany Ostrowski. Mocno krytykowana przez historyków przede wszystkim, natomiast uważam, że ta pozycja jest wartościowa. Natomiast no, nie będę rozwijać tematu, zresztą mamy nagranie dyskusji z nią. Teraz wychodzi nowa książka, jestem bardzo ciekaw. Tak, tak, tak. Być może tutaj też będziemy z nią rozmawiać. Jeszcze mam komentarze dwa profesora Pomorskiego. To pozwolę sobie odczytać, dobrze, bo one też nawiązują do tego, o czym rozmawiamy. W skoku, tak, czy to, o czym mówiliśmy już, są odwołania do konkretnych teorii z ekonomii, które pełnią funkcję eksplanacyjną wobec konkretnych zjawisk historycznych. W ludowej historii Polski takich teorii rodem ze współczesnych nauk społecznych nie ma. I tu o to chodzi. Profesor po prostu dookreślił to pytanie poprzednie. Znaczy, ja bym polemizowała z tym, jeżeli można, dobrze? Przepraszam, że tak się wtrącam, może to nie ja powinnam. Natomiast no, ponieważ też czytałam, wnikliwie staram się przeczytać tą książkę, są, tylko że być może efekt taki powstał, ponieważ zabrakło tego w eseju metodologicznym. Nie lubię mówić o tym, czego zabrakło, ale można było rozwinąć te kwestie. Po pierwsze, Scotta Against the Grain. Pierwsze, i tropem Scotta, ekonomia moralna. To naprawdę już sugerowałam w czasie naszej próby, że przydałoby się rozwinąć po prostu, co to jest, co to za koncepcja jest, co to za teoria jest tej ekonomii moralnej. Przecież już starej, tym bardziej, że ona, znaczy starej jak starej, no, w każdym razie ona już ma z pół wieku, począwszy od Thompsona, prawda, ma różne swoje warianty też, a dzisiaj idzie na przykład w stronę korekty ekologicznej, w stronę The Growth, takich różnych takich, można spotkać jakieś powiedzmy ślady tej teorii, no, w różnych dyskursach. Po drugie, Kolczyna, Unfree Labor, to jest bardzo ważna kategoria w końcu u ciebie, prawda? Tak jest. Pracy niewolnej, nie niewolnictwa. Ty polemizujesz i bardzo dobrze z tym, chociaż można było więcej jeszcze. Polemizujesz z tym poglądem, że to było niewolnictwo. Praca niewolna to jest co innego. Kolczyn przedstawia tego teorię pewną. Po trzecie, ja myślę, że tutaj dyskurs represji jest też ciekawie rozwinięty. Twierdzę, że on od Foucault jest wzięty, ale inaczej troszeczkę ujęty, u Paula Friedmana. Images of Medieval Peasant, prawda? No i jeszcze mogłem wymienić inne, no powiedzmy tutaj jakieś tropy, natomiast zwłaszcza kładę nacisk na tę ekonomię moralną, jej teorię, bo to jest takie brakujące jednak, wydaje mi się, też w historiografii tutaj, w Polsce. Tutaj jest komentarz znowu ze strony profesora Pomorskiego. A propos pierwszego wątku, tak, kiedy mówiliśmy, czy to jest krytyczny realizm u Adama, czy nie, profesor Pomorski pisze tak, to nie jest krytyczny realizm, ale programowe sfokusowanie się na przemocy wobec ludu, stąd źródło jest traktowane jako lustro rzeczywistości, prawda, w tym momencie, nie? Czyli też to o czym mówiłem, że to jest odbicie, prawda, tejże rzeczywistości jednak jakieś. I drugi komentarz a propos ekonomii moralnej. Ekonomia moralna jest jedynie przywołana, ale nie zastosowana na poziomie metodologii stosowanej w tym przypadku. Właśnie, i tu jest właśnie problem taki, że ona gdzieś tam funkcjonuje, gdzieś tam jest przywołana właśnie, ale te kategorie nie działają za głęboko, prawda? Znaczy może i za głęboko nie działają. Mi się wydaje, że jednak mimo wszystko skotowska, ta formuła skotowska, która w pewnym sensie jest może i nie wprost, no, może należałoby napisać, że czy jakoś to wyrazić, pogłębić, to że w pewnym sensie ta przynajmniej u Scotta, ta teoria, jak to wyrazić dobrze, jest próbą wyjaśnienia czy wytłumaczenia, jak były możliwe, czy jak są możliwe, jak jest możliwy opór podporządkowanych po prostu. Z czego on wynika? Jakie jest jego to zaplecze, no właśnie to moral, czyli tych obyczajowo i wszystko, co wokół obyczajów jest, tak? Religijno, tradycji, kultury. Tu trzeba by było wejść bardziej w historię kulturową oczywiście, to nie jest historia kulturowa, to jest jasne.
i tutaj może by to lepiej czy głębiej grało w historii kulturowej, ale w każdym razie mi się wydaje, że jakieś ślady mimo wszystko tej teorii są. No tutaj. Właśnie, bo Adamie, a propos, gdybyś miał, że tak powiem, zdefiniować tą swoją opowieść, tak, to znaczy jaki to jest model historii? To jest historia społeczna, społeczno-gospodarcza, historia polityczna? Jaka to jest historia? Ja bym powiedział, że to jest najbardziej socjologia historyczna, jeżeli miałbym się w ten sposób to szufladkować, ale że jest to, to pewnie tak bym to nazwał. Ale też muszę powiedzieć, że nie jestem przesadnie zwolennikiem wkładania wszystkiego w takie kategorie. Więc zwłaszcza, że ich granice są często nieostre. Nie, absolutnie. Tu chodzi tylko o pewne takie współrzędne, orientacyjne, prawda? Znaczy, bo to też pokazuje, znaczy, jak ty myślałeś o tym, nie? W tym przypadku, prawda? Bo być może, tak jak ja też widzę, znaczy ona jest trochę na skrzyżowaniu, na przecięciu się różnych formatów. Tak myślę, tak? Bardzo dobrze. Ona jest absolutnie na przecięciu się, tak? I tutaj się jej zaszufladkować nie da. Stąd moje pytanie właśnie o to, znaczy jak pisałeś, czy jak myślałeś się, to właśnie w jakich kategoriach, nie? Czyli jaka wizja historii, prawda, z perspektywą epistemologiczną, metodologiczną była ci najbliższa, nie? Ale jak widzę właśnie analistów, widzę długie trwanie i tak dalej, no to stąd właśnie ten model taki, tak, historii społecznej, historii gospodarczej, prawda, właśnie w perspektywie. No, a czemu nie jeszcze ekonomii politycznej, która się oczywiście źle kojarzy, ale jest przecież. Tak. No. Przy czym oczywiście jest to projekt polityczny, tak, to o czym mówiliśmy, czyli w tym sensie to jest też historia polityczna, tak, w takim Foucaultowskim sensie jest to historia polityczna, prawda. Mam jeszcze jedno pytanie, znaczy jeszcze kilka pytań, właściwie trochę już nam się czas kończy, powolutku. Ale jeszcze kilka rzeczy. Mianowicie tak, bo ty bardzo krytycznie oczywiście odnosisz się do historii narodowej, prawda? Do historii nacjonalistycznej, jak ją nazywasz, tak? I tam jest ciekawy wątek, który się u ciebie pojawia, tak? Że jest ona pisana z intencją realizowania funkcji terapeutycznej, tak? Co by oznaczało... Aha, czyli kończymy po prostu, tak? Jak widzę. Zróbmy jeszcze, bo zadaj pytanie, ja na nie odpowiem, ale muszę dobra. Porzucić potem tą dyskusję, ponieważ muszę odebrać dziecko o określonej godzinie, małe i jestem już troszeczkę, i tak się spóźnię, ale jeszcze odpowiem. Dobra, okej. To chciałem tylko zapytać jedną rzecz, bo mówisz, że tak prawda, że ona realizuje głównie funkcję terapeutyczną i że to niejako wtórnie dopiero, jeśli w ogóle jest projektem badawczym czy poznawczym, prawda? Czyli to jest ta funkcja tak, terapeutyczna, czy w przypadku twojej pracy... Realizuje przede wszystkim funkcję polityczną. No i tak, no owszem, ale też terapeutyczną. Jasna sprawa, ale też terapeutyczną, tak? Taka była pierwotna intencja, nie zdefiniowałbym tego w ten sposób, natomiast ogromna, ja muszę powiedzieć, że dostałem kilkadziesiąt, w tym sensie masz rację oczywiście, bo dostałem pewnie około setki listów od czytelników i czytelniczek, często od osób, no, zupełnie, większości przytłaczającej osób zupełnie nieznanych i bardzo często były to poruszające listy, z których wynikało, że ta książka właśnie odegrała dla nich rolę terapeutyczną. Przepraszam, przerwałem ci, ale tylko po to, żeby powiedzieć, że masz rację. Właśnie, bo chciałem o to tylko zapytać, bo to jest arebur trochę, też historia terapeutyczna, prawda, czy pełni funkcję terapeutyczną w dużym stopniu, tak? Ale jeszcze, jeśli pozwolisz, jeszcze jedno pytanie może na zakończenie, tak? Bo tą historię, którą napisałeś w kontrze do historii narodowej nacjonalistycznej. Moje pytanie jest takie, czy da się ożenić historię ludową z historią narodową, a jeśli tak, to w jaki sposób? Czy da się jakoś pożenić te dwa koncepty? No, ja myślę, że absolutnie się da, że można napisać historię wolkistowską, że można napisać historię faszystowską i że ona może być bardzo ciekawym przedsięwzięciem, interesującym, strasznym pewnie i dla mnie nie do zaakceptowania, ale myślę, że ona jest do pomyślenia i że ona jest do wykonania. Czy jeszcze pytanie od profesora Stoli mogę zadać? Bardzo proszę. Adam przedstawia historię. Adam, jak sam pisze, przedstawia historię 90% wyzyskiwanych przez 10%. Czy te proporcje się nie zmieniają? Czy nie było w historii polskiej okresu większego lub mniejszego wyzysku? I drugie pytanie, czy próbował porównać wyzysk w Polsce i innych krajach? Dariusz Stola tak pyta.
Okej, ja używam tam słowa wyzysk rzeczywiście, które jest emocjonalnie zachowane. Lepiej jest pewnie mówić o redystrybucji w górę. Jeżeli chodzi o poziom tej redystrybucji, to on się oczywiście historycznie zmieniał i mamy teraz całkiem na przykład niedawne, bo dosłownie opublikowane kilka tygodni temu badania historyków gospodarki, które pokazują współczynnik Giniego dla Rzeczpospolitej. Oczywiście możemy uważać, że no, wszyscy wiemy, jakie są źródła, więc można się zastanawiać, na ile sensowne jest liczyć to, ale te wyniki pokazują, sugerują, może nie pokazują, że mamy bardzo wyraźnie narastające nierówności aż do koncentracji bogactw ze szczytem w drugiej połowie XVIII stulecia, od momentu, kiedy w ogóle ją możemy zmierzyć. No i w tym sensie pewnie możemy powiedzieć, że ona jest historycznie zmienna. Natomiast jeżeli chodzi o granice pomiędzy 10-90% to jest oczywiście umowna, to jest oczywiście bardzo umowna granica. Słyszałem wielokrotnie zresztą zarzut, który wydaje mi się częściowo trafny, że dychotomiczny podział na lud i tych, którzy nie są ludem, zaciera podziały wewnętrzne wewnątrz samego i przemoc, powiedzmy, pomiędzy wewnątrz czy wewnątrz warstw ludowych na przykład, tak, przemoc czy wyzysk nawet, jak chcesz, jeżeli już się mamy trzymać tego słowa. Więc to jest ewidentne, to jest w tym sensie oczywiście Darek ma rację, że nie sposób jest tych granic ostro wytyczyć. Ale być może czasami musimy mówić o jakichś zjawiskach, nawet mając świadomość, że nie są te zjawiska w 100% ostre i takie, których definicją da się wyraźne granice zakreślić. Chyba wszystko tyle? W takim razie. To wszystko, no. Szkoda, bo jeszcze moglibyśmy porozmawiać, ale rozumiemy, że tutaj taka jeszcze sytuacja jest. Jeszcze jest kilka wątków, może będzie inna okazja. Pewnie, może będzie inna okazja, spróbujemy. Może spróbujemy się fizycznie tutaj w trochę cię zmęczyliśmy, tak zwanym. Bardzo chętnie, a to bardzo nadzieję. Interesujące doświadczenie, bardzo wam dziękuję. Jedna z najciekawszych dyskusji, jaką w ogóle miałem na ten temat, o ile nie najciekawsza. Także bardzo wam dziękuję za te kwestie. Mam całą listę rzeczy, które muszę sobie, zapisywałem sobie na bieżąco, które muszę... Jeszcze chciałam w sumie zapytać. Jeszcze chciałam się zapytać, ale to tylko rzucam taką może na przyszłość o Lariego Wolfa, jego teorii orientalizacji, tak? Wyszła też po polsku jego książka, tutaj pokazuję, bo ją polecam też, no wszystko. Ty się odnosisz do niej troszkę krytycznie, ale w każdym razie piszesz tam, ja że to jest koncept... Ja się nie zgadzam, ja uważam, że i zresztą potem się pospieraliśmy się publicznie, bo prowadziłem spotkanie z Larrym, więc mieliśmy okazję o tym porozmawiać. No i on będąc człowiekiem uroczym i szczerym, powiedział, że absolutnie jego książka jest efektem klimatu intelektualnego z przełomu lat 80. i 90. Tak, takiego jest, optymizmu tak związanego z jednoczeniem się Europy, prawda, i przekonaniem, że ten podział na wschód i zachód jest jednak podziałem sztucznym. No, i zapytany, czy dzisiaj napisałby tę książkę inaczej, oczywiście odpowiedział, że napisałby ją inaczej i że pewnie byłaby w ostatecznym rozrachunku mniej optymistyczna w swojej wymowie. Dla mnie to jest zresztą, to jest wybitna książka, ja ją przeczytałem. Pokażę jeszcze raz, bo naprawdę trzeba przeczytać, także no, dobre tłumaczenie Bieronia, bardzo dobre tłumaczenie Bieronia, także, no ale Bieroń zawsze jest dobry. Jest to wybitna książka i fundamentalna pewnie dla historii naszego regionu i myślę, że dla mnie to była bardzo ważna lekcja, to znaczy, że każdy, może banalna, ale że każdy historyk jest dzieckiem swojego czasu, prawda? Każda książka jest jakimś lustrem nawet nie tyle rzeczywistości przeszłej, ile czasu, w którym powstaje. Ale o swojej książce też tak sądzisz, bo o to się chciałam zapytać. Oczywiście, no to wszyscy jesteśmy w tej samej rzece, że tak powiem. To na koniec jeszcze, czy profesor planuje kolejne książki pogłębiające tematykę historii w dwóch zdaniach? Ja mam teraz taki pomysł, żeby napisać na podstawie tylko coś zupełnie, bo powiem, na podstawie bardzo dużych badań archiwalnych tym razem,
książkę szeroko, łącznie z archiwami rosyjskimi. Mam już, myślę, finansowanie na to zapewnione, na te kwerendy. Taką socjologiczną, historyczną analizę Wielkiego Buntu Chłopskiego 1861 roku, czyli buntu poprzedzającego powstanie styczniowe i zniesienie pańszczyzny, gdyż de facto chłopi odmówili. Bunt, był to bunt, który ogarnął 1/3 mniej więcej Królestwa Polskiego. Jest na jego temat literatura dość obszerna, ale też myślę dość stara i pewnie niesatysfakcjonująca mnie z różnych powodów. I chciałem w związku z tym napisać o jednym wydarzeniu historycznym, o tych kilku tygodniach buntu na podstawie bardzo dużej kwerendy archiwalnej. To znaczy chciałbym tutaj łącznie w Polsce, w różnych archiwach i w Rosji, więc myślę, że to będzie następne przedsięwzięcie, taką socjologię historyczną największego buntu, ale też opowieść o wyparciu bardzo ważnego wydarzenia historycznego z pamięci zbiorowej, bo mam wrażenie, że ludzie nawet nie wiedzą, że coś takiego miało miejsce. Jasne. Jak najbardziej. Ja tylko jeszcze wspomnę, że jedynie pojawił się jeden niezwykle ważny wątek, bo mieliśmy jeszcze porozmawiać o recepcji książki, tak, i komentarzach i krytykach, jakie się pojawiły wobec niej. To jest też niezwykle ciekawe. Zwłaszcza tych najbardziej zaskakujących, tak, szkoda, no ale okej. Okay, szkoda, że się nie udało, no ale myślę, że... Bardzo przepraszam, ale niestety obowiązki rodzinne mnie wzywają. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że spotkamy się. My dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Osobiście. Dziękujemy. Do zobaczenia. Dziękujemy i zapraszamy. Thank you.